Halo, witam. Jestem Marcisowy, jesteście wy, to jest Kratos, a tam jest chłopczyk, które się obraziło. Patrzcie, jak się boczy. Bardzo oboczony jest. No, byliśmy u ćmów. O, mogę? Mogę wejść z powrotem. Nie mogę. Na co czekasz? Marnujemy tu czas, chłopcze. Chodźmy. Ale to ty dzwonisz. Nieważne. Okej, ten tekst był nie dość, że głupi, to jeszcze głupi. Świetnie. Ten z rogami wrócił. Czego chce teraz? Twoją Nienawidzę. matkę też. Z pewnością wróci. Naprawdę musimy wracać tam na dół? A widzisz inną drogę? Nie. W ław? Więc. Czyli wracamy do świata Warframe'a. W sumie cały czas z nim byliśmy, ale tylko pod ziemią to wygląda jak Warframe. Wow. Ej, pootwierali te wszystkie drzwi. Za którymi czaiły się no może nie wszystkie. Ale najwyraźniej większość tych, za którymi czaiły się draugry i leżały skarby. Kolejny łup wojenny, tym razem jakiś toporkowaty. Halo? Świetnie, teraz ledwo widzę. Mamy światło, dasz radę. Szlak nie trzeba było w ogóle złazić. Jak się grało? Mówię na serio, nie pamiętam. Minęło parę dni od ostatniego. Ja jestem, no, nie najmłodszy, więc się już takie rzeczy mylą. Jeszcze raz. Do czego? Jest. Sorry. Pieniądze? Pieniądze. Ej, sporo pieniędzy. Użyj słuchu. Przystosuj się. Robię to. Światło by się przydało. Nie, jęcz młody. Za moich czasów nie mieliśmy światła, wszystko było czarno-białe. Jak na starych filmach. Dlatego stare filmy są czarno-białe, bo wtedy jeszcze nie było kolorów na świecie. Było nas sześciu, mieszkaliśmy w jeziorze. Dlaczego to się nie muszę? Bo to muszę przynieść baterię? Okej. Niech będzie. A. Czy zadziała na niego tak ładnie to uderzenie? Oczywiście. Nie do końca. Ono jest spoko, ale troszeczkę mało obrażeń zadaje. Na ten moment. Wiecie, jak ja wykonuję duże dupnięcie, to chcę, żeby wszystko umarło od tak. A nie od tak. O, zdechło. Czemu tu są? To są. Wygląda jak jakieś firany, ale okej. Najwyraźniej są twarde. Tu nic nie ma. Dokąd teraz idziemy? Znaleźć żarówkę. Otworzyć skrzynkę. A, otworzyłem ją. Chłopcze! A nie widziałeś ty jakiejś żarówki?
bo ja nie. Mogę tym rzucić? Nie. To już zostało rzucone. Jak mamy się przedostać bez kryształu? Znajdziemy go. Ukradniemy go. Ale jak my to zrobimy, to będzie dobrze. Nie, tutaj musi coś być. Tam muszę zanieść kryształ, a tutaj muszę wyjść, bo się wkurzę. Ja wyjdę. I wydaje mi się, żebym mógł przejść z kryształem przez te drzwi, więc tam raczej nie będę go szukał. A, tutaj są drzwi. Zamknięte. Fuck. Te rzeczy nie działają. Dokąd teraz idziemy? Stoimy tu, chłopcze. Ja może stąd wyjdę. To miejsce jest głupie. To miejsce też. Ale może tu są jeszcze jakieś drzwi? Tu była skrzynia. I tu można iść. Nie można wrócić na górę. Wiem. A chcesz w łeb, chłopcze? Jakby stąd nie dało się wrócić, to dlaczego pan Santa Monica nam pozwolił tu w ogóle wejść? No. Słyszę dźwięki. A dobra, bo tam kawałek dalej jest Brock. Nie. Srindri. Serio mam stąd wyjść, tak? To jest problem. Ja tu nie chcę iść. Tu nic nie ma. Stąd da się coś zauważyć? Może? Nie? Tu da się wejść? Nie. Potrzebuję pomocy, najlepiej lekarskiej. Przecież kurwa macie. Cele. Skorzystaj z dźwigu. Strasznie długo tu stoimy. W sumie ej. Zamknęli sufit. To znaczy, że poziom wody mógł się wyrównać, co nie?
Zmarnowałem tam czasu o wiele za wiele. Oczywiście, kurna, że tak. A, nie ma łódki. Ciekawe, bo zazwyczaj stały... No, zazwyczaj na każdym takim miejscu była łódka i teraz jej nie ma. Ależ kurna. Ja to zrobiłem. Teraz mi każe zejść na dół. Kurna. Są drzwi i tam mam iść. Ale tu nic nie ma. Kompletnie nic nie ma. Tam się świeci światełko, ale to gówno mi daje. Zaraz się poddam i idę googlać. A, chwila. Kurwa. Dobra, nie idę googlać. Jestem prawie pewien, że zablokowałem te ataki, więc no... Fuck you, bro. Okej, jest kryształ, a coś było w tych... Tak, tam leży łup wojenny, ale w pozostałych dwóch? No to trochę jak Bifrost wygląda. Przynajmniej to, co tutaj ma być Bifrostem. Jeśli trzeba. A może chcesz ty go nosić, co nie? Lecimy najpierw tam. Tam był jakiś quest poboczny. Jeżeli chcę olewać 3/4 mechanik tej gry, bo są trochę nieporęczne, to potrzebuję trochę więcej mocy. A tylko questy poboczne są mi w stanie ją dać. A, racja, zaświeć. Okej, dobra, już widzę mniej więcej. Chyba, że to się zmieni, ale coś mi się nie wydaje. To jest czasówka.
Już jej nie lubię. No, kurna, nie trafia. Ja potrzebuję widzieć, co się znajduje na tamtym pulpicie. Noż! Żeby cię szlak grob. Było, ja pierdolę. Okej, to wydaje dźwięk. Jak się zrobi dobrze. Jest. W końcu. Ironiczne łuskowe na ramienniki. Szkurna. Czemu tam na... A, dobra, bo to jest... jakiś wsad... To jest... A... Okej. To są te, no... punkty pomiędzy północą a południem. Dobrze, strzelaj. Wiem, jak to działa. To pokaż. Nie no, brawo. Nie mogę go zabrać, bo zgaśnie, co nie? W sumie dobrze, nie chciałbym go zabierać. Chłopca też nie chciałbym zabierać, ale muszę. Wreszcie, możemy użyć tej samej misy z piaskiem, która nas tu sprowadziła. Chcę się stąd wydostać. A dobra, jest, słyszę. Z jakiegoś powodu zwierzęta? Gdzie może być ten ostatni kamień runiczny? Kluczowskał. Keystone. Tu się coś świeci. Ja bym tam rzucił. Mi to nic nie da. Chyba, że zrobię tak. Też nic nie da. Jak rzucę toporem, to on uderza wszystko po drodze. I już tutaj udało nam się parę rzeczy w ten sposób rozwalić. Tu nic raczej nie ma, bo bym widział z tamtej strony.
taki trany jak... Jak ten browar na klina przeznaczony. Tak mnie to wkurza, że aż mi kamera mryga. Znaczy ona mryga i bez tego, ale... Byliśmy. Tutaj jest skrzynia po tej albo po tej stronie, którą otworzyliśmy. I tu nie ma nic. Chociaż łup. 4 z 6. Ten jest taki bardziej wężowaty. Taka eska jak snack. W sumie wcześniej o tym nie pomyślałem w ten sposób, ale jeżeli ta runa jest tu gdzieś ukryta za powtórnym przejściem, to jest takie wkurzające. Ona tam gdzieś musi być na widoku, ale no... Moje bezmózgie oko nie potrafi jej zobaczyć. To jest otwornięte, to się nie liczy. Tam już dalej nic nie ma. Mogę jeszcze raz wejść na tamtą stronę? Widzę przez to cieniowanie. To jest to śledzenie rajów, tak? To śmieszne, bo raja to takie, taka ryba. Tam jest! Nie, to... Pół człowiek, pół mózgu. Ale tu robactwa. Ale dźwięczy ono? Dobra, jeszcze raz tam zejdźmy. Tak dla pewności, czy czegoś tam nie ma po drugiej stronie? Raczej nie ma i możemy po prostu, nie wiem, zbacktrackować do Broka. Ale zobaczę. Albo nie, bo nie da się niczego zrobić, bo wszystko jest pozawalane. W sumie racja. Jakiś sens to ma, w końcu Kratos tam się wkurwił i rozpierdolił wszystko. Nie, tu nie ma nic. Śmiesznie biega. No nieźle. Sprytne. Bardzo sprytne. Rzucę w niego tym toporem zaraz. Jeśli się nie podoba, to idź do matki.
nie ruszę, bo zepsute, ale pootwierały się chyba przejścia? Nie? 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 Co to skarb jest? Pieniądz. Wolałbym łup wojenny. Bo brakuje mi tylko dwóch. Załatwiłem już. No. Wkurwia mnie. Wkurwia mnie ten jeden kamień runiczny, którego nie mogę po prostu w ogóle zobaczyć. One chyba powinny być widoczne z samego tego miejsca, gdzie jest to tu i ono jest tam. Gdzie on kurwa jest? Ha. O, pieczęć. Ładna nazwa. Taka polska. Jeden był tutaj, drugi był... nie pamiętam. A trzeciego kurna nie ma. Wyfazował się z rzeczywistości. I NGL też bym chciał. Miejsce wyglądają, jakby tam coś takiego mogło być, jak się świecą na niebiesko. Kurna. To mi nie da spokoju. Mogę myśleć. Like w ogóle. Okej, zaraz będziemy wiedzieć. O, jest. Mogę to pokazać, ale w sumie urwie nam oczy przez to, że nie ma większości rzeczy. Dlaczego to jest tak krzywo? A wiem dlaczego. I tego jednego to widzieliśmy. Rozwaliłem go trochę inaczej niż w ten sposób, ale go rozwaliłem. Gdzie jest drugi? Ten też rozwaliłem, co nie? To jest środkowy. Nie. On to zrobił. Fuck. Serio, muszę to spuścić na sam dół i dopiero wtedy ruszyć w drugą stronę? Luck.
Kurna. Dobra. Nadal mamy dwa łupy wojenne do zdobycia i nadal kamera mi mryga. To jest coś, czego nie mam pojęcia, jak mógłbym naprawić. Czasem mryga, czasem nie mryga. O, mamy kolega. Nauczymy go, że przemoc nie jest rozwiązaniem. Przemoc jest pytaniem, a odpowiedź na nie brzmi tak! Dotychczas taki ruch był blokowalny. Ja zgaduję, że nie z tym kolegą. Myślę, że dostałem w łeb. To najwyraźniej nie. O, fajnie, fajnie wybuchło. Zabił boja. A nie do końca. Jak na razie ten boss mnie tylko wkurza. Dobra, zepsułem go. Teraz on mnie zepsuł. Nie. Ojcze ma spanko. Ciekawe, co by się stało, jakbym tego nie zrobił. Zginąłbym? Strzelam, że tak. Skrzywdził chłopcze. Fuck. Where he at? Ze strzałą między oczami mu w sumie po twarzy. Jest jedna rzecz, którą można zrobić z tym, że wiem, że on będzie mnie... Wiem, że on próbuje strzelać tam, gdzie będę za chwilę stał. Miałeś wyżej zacelować, ale okej. Jakoś to przeżyję.
wszystko. Można iść w jedną stronę i w momencie, kiedy zacznie strzelać, zrobić zwód. Tylko zwód robię chwilę wcześniej, kiedy robię krok tam w tym kierunku. Kurna! Chwilę temu, jak robił taką animację, to strzelał. Może nie mam patrzeć na niego, mam patrzeć na kompas wokół siebie. Jest taka szansa. Czego mogę strzelać chłopcem, skoro to jest cutie? Chujowy. W sensie to animacje, które robi, to jak on się klei do nas. Stanąłem sobie za filarem, on no, przeleciał obok tego filaru, prześlizgnął się praktycznie po nim, żeby tylko mnie trafić. A, mogę tam się bić. Miejmy nadzieję, że Shroom zostaje na broni tak długo, aż... Co? To akurat było do odbicia? The fuck? Tak, osy po prostu uznaje, że niektóre z moich ruchów, które są dość ważne, nie będą działać. Tak w ogóle. Nie da się kontrolować, bo za każdym razem sra bobkiem, który wybucha. O. Próbował zrobić. Tak na siłę szukał miejsca, gdzie może wylądować. I tak się obijał o to. O tą dźwignię. Spierdalaj. Nie, to niemożliwe. Co? Mówił, że popełniliśmy błąd. Czy jego kuzyn przyjdzie teraz? Wilczy gniew. Runiczne przywołanie. Przywołuje widmowego wilka, który trzykrotnie zaatakuje wroga. Co? Gdzie to się ustawia? Przytrzymaj atak. Aha. Nawet fajny. No i chłopcze może się cieszyć. Nie będzie musiał więcej się smarować miodem, żeby wilki go... Niech zgadnę. Zaraz mi powiesz, że nie powinniśmy byli się wtrącać. Wystarczy. Możemy już iść? Pamiętasz odpowiedź? Tak, tak.
Chłopcze, przeczytaj to. Chłopcze, co tu jest napisane? Rozmawiasz ze mną tylko, gdy czegoś potrzebujesz. Chcesz mi coś powiedzieć? Powiedziałem, że rozmawiasz ze mną tylko, gdy mam coś dla ciebie przetłumaczyć. Gdyby mama tu była... Gdyby twoja matka żyła, to w ogóle by nas tu nie było. Atreusie... Zapomnijmy o tym. Dobrze. O czym? Przestanie to się kręcić, bo ja bym chciał przejść. A wiecie, stanę prawą nogą, wywali mi ją na bok i się przekręcę. I co? I chłopcze będzie się śmiać. I będę musiał mu wybić zęby. Ojcze. Coś tam w ogóle jeszcze zostało? Da się wokół tego popływać? Pewnie da się, bo ile tej rzeczy zostało no, w tym Alfheimiusie. Widziałeś ją? Kogo? Wiesz. Nie, nie było jej tam. Pewnie i tak cię to w ogóle nie obchodzi. Wasz słowa, chłopcze! Póki nie dotrzemy do celu, jeden z nas musi pozostać skupiony. To, że milczę, wcale nie oznacza, że nie cierpię. Opłakuj ją jak chcesz. I mnie pozwól na to samo. Przepraszam. Nie wiedziałem. Nie. Skąd miałbyś? Nie znasz mnie dobrze. Wiem, że nie jest ci łatwo. W świetle wydawało się, że minęła chwila. Jeśli to cię pocieszy. To dobrze wiedzieć. Naprawdę. To jak, wracamy do Midgardu? Zmierzyć się z czarnym tchnieniem? Czy chcesz coś jeszcze zrobić w tym świecie? Ja to bym się chciał jeszcze trochę powtrącać. Chłopcze. No to... Co mówiłeś o wojnie mamy? Kroczyła drogą wojowniczki, ale jej wojną było przetrwanie. Stawianie czoła okrutnemu światu w pojedynkę. Ale zostawmy to. Dalej musimy iść pieszo. Uważaj! Trzeci jest? A, dobra, coś strzela. Z tak daleka. Dead. Coś tam jeszcze jest? Chyba tu jest. Ci są pierwszolevelowi, ale tam widziałem szczelinę na górze. Która pewnie będzie szóstolevelowa. Co to dało? Ja tu może najpierw skończę. Atreusie, za mną. Nie, nie skończę, bo muszę tam na górę wejść. Co się stanie, jak to nacisnę? A dobra, mogę sam przejść, zdążę. Ale on chyba nie zdążył i tam... A nie. Tu jest dziura, przez którą gnój przejdzie. Nie. Użyj... piesła. Wyjdzie? Czy nie? Mogę działać. To dobrze. Zabiliśmy go? Nie. Chyba jednego już obezwładniliśmy kiedyś. Ale fajnie zobaczyć, jak taki gnój się przewraca i sobie gupiry i rozwala. Coś tu jest nie tak. Okej. To jest drugi, a trzeci jest tu, tak? Nie, ten też nie. Spójrz
na to. Na co? Znowu na kwiatki patrzysz? Okej, to jest ten. Ten. I ten. Nie, ten. To było super! O, znowu dostaliśmy... znowu mamy trzy jabłuszka, więc mamy znowu więcej hapsów. Jej. Martwi mnie ten... ten szczelin. Oh shit. A, wiem co trzeba zrobić. Trzeba rozwalić i ciągać. Najpierw ciągać, potem rozwalić. A? Okej, okay, czyli muszę złapać, rzucić i tego szybko rozwalić. Okej. Okay. Biegnij, chłopcze! Był taki film kiedyś. Wysoce propagandowy. Co mi to właściwie da? A, możliwość zejścia na dół. Ciekawe, że nie muszę tego zrobić w jednej linii, mogę poprawić. Jeszcze jeden łup wojenny i będą wszystkie, czyli nie są wszystkie tam na dole. To dobrze. Jeden może być gdzieś jeszcze tutaj wokół. No to zapiszmy. Ciekawe ile te zapisy ważą, bo zapisy o The Death Stranding pod koniec gry potrafiły ważyć połowę gry. Jak wysoki level? Ała, nie ten guzik. Zrobiłem zapis za tą brawą, żeby nie musieć tam za każdym razem podłazić grą. Skoro dajesz ręczne zapisy, to może przestań mi moderować to, gdzie mogę stać. Skoro są ręczne zapisy, to powinienem móc zapisać przed boss fightem. Gatekeepują zabawę. Szlak! Czy da się ich wypieprzyć z tędy? Ale zasłużył.
będę robił to, co mi wychodzi najlepiej, czyli będę baitował ten atak. Dobra, wcale mi nie wychodzi najlepiej, chociaż nie, wychodzi mi najlepiej. Druga sprawa, że cała reszta wychodzi mi gównianie. Pierdole. Nie do końca ogarniam, jaki jest level. Mam trzeci level, czy mam drugi level? Bo z jednej strony mam drugi level na lewiatanie, ale trzeci level na pancerzu, ale oni mają czwarty level? A ci goście wcześniej mieli szósty level, ale byli w poprzedniej lokacji, ale byli bardziej endgame'owi, ale... Staram się, próbuję to zrobić bardziej skomplikowane niż tak naprawdę jest, ale... Skup się, chłopcze! Na... Fuck. Zdążyłem. Udało się to przyspieszyć jeszcze. Szlak. A zapomniałem, że mamy tego wilka. Mógłbym go od czasu do czasu poużywać. Muszę bardziej ci pomagać. Oj, musisz, chłopcze, musisz. My w ogóle mamy sporo doświadczenia, co nie? No, może nie jakoś sporo, ale całkiem. Inna sprawa, że za bardzo nie ma na co go użyć. Ten atak jest spoko. U tego na A mamy wszystko wykonane, co dało się zrobić. Może chcę te dwa. Bo wszystkie zdolności do blokowania mamy zrobione, co nie? No to tutaj za bardzo nie ma co robić. To jest... Przewracanie przeciwnika może być spoko. Nie do końca kręci mnie walka gołymi pięściami. Zemsta strażnika. Czego ty pilnowałeś, gościu? Dobra. Zapiszmy i zobaczmy, co tu właściwie... Nie. Chcę wiedzieć, co się stanie, jak jeszcze raz skorzystam z tego barachła. A, pieniądz. Pył światów. Legendarny przedmiot. Bezkształtna substancja pochodząca z głębi szczelin w osnowie świata. Wykorzystywana do... wzmacniania unikatowych właściwości talizmanów. Nowa praca. Jezu, znajdywanie pracy w Midgardzie to jest prosta rzecz. Nie to, co tutaj, gdzie oferty pracy są w sumie tak wystawiane tylko po to, żeby mieć w statystykach. Coś tu jeszcze jest? Czy tylko powrót? O, to się nie zapisało. Ciekawe. Dotychczas wszystko się zapisywało.
nas jeszcze nie było. To nie tylko jak mam to zrobić. Co to? Chyba trzeba by to jakoś opuścić. A nie da się tego opuścić, bo... O! Da się. Zmienić ułożenie. To się zatrzyma? Nie, nie zatrzyma się. Muszę to ściągnąć na sam dół. Teraz mogę stanąć tu. No. Hej. To jest amulet Kwesira. Rzadki przedmiot talizman. Sprawia, że uniki wykonywane w ostatniej chwili aktywują zwichrowanie czasu, które tymczasowo spowalnia pobliskich wrogów. Ej, fajnie. To jest ten, Witch Time. Albo bardziej współcześnie mówiąc, Matrix. Ulepszenie tego przedmiotu wydłuża działanie zwichrowania czasu. Wcześniej miałem... A dobra, bierny efekt. Okej. Czyli tracimy leczenie. Ale w zamian za to dostajemy Witch Time. No i od razu mogę go wykorzystać. Złapałem wroga! Puść go, chłopcze, ja muszę wykorzystać naszą nową mumiejkę. To jest fajne, bo dzięki temu możemy troszeczkę bardziej się skupić na unikaniu i potem naparzaniu przeciwnika. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Co to? Co to? E? A? Jak to ruszę, to się nic nie zmieni, co nie? Nie jest tak, że to trzymało cokolwiek poza skrzynią. Nie. Dobra, w takim razie tutaj się na dzisiaj pożegnamy. Wrócimy do eksploracji najbliższych brzegów w kolejnym odcinku, gdyż to nie jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajki, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże. Tak. Siema.